Cześć, witam wszystkich w kolejnym wspólnym naszym odcinku na moim kanale. Dziś znów wracamy sobie do pozycji LEGO 365 zabaw z klockami LEGO. I dziś przerobimy sobie taki fajny pomysł, jak zabierz figurki na fotowyprawę. O co chodzi w tym pomyśle, kochanie? No czy tu trzeba rozwijać temat? Pewnie nieraz widzieliście na Instagramie zdjęcia właśnie wyglądające jak te. Sprawa jest prosta, bierzemy ze sobą figurki tam, gdzie wybieramy się na naszą wyprawę, tam, gdzie wybieramy się na nasze wakacje i robimy z nim właśnie zdjęcie. Nie sobie, tylko właśnie im. Patrzcie, jakie te zdjęcia mogą być fajne, jakie klimatyczne. Jeżeli wstydzicie się gdzieś tam, nie wiem, swojej osoby, udostępniać swojej twarzy na Facebooku, czy w ogóle chcielibyście dodawać dużo zdjęć, ale nie ma wam ich to robić, możecie ze sobą brać takie figurki i fotografować je sobie właśnie na różnych tłach. Temat jest bardzo prosty. Jedziecie na rower? Bierzemy sobie taki gadżet i robimy sobie hipka z tym gadżetem, oto tutaj rowerem. Jedziecie do babci na wieś? Bierzemy sobie gadżet taki. Jedziecie na inną planetę? Bierzemy sobie, prawda, takiego mieszkańca innej planety, z którym możemy sobie cyknąć zdjęcie. Jedziemy na łódkę? Proszę bardzo. Jedziemy wysadzić inne kanały konkurencji Legozaura? Nic trudnego. Jedziemy na windsurfing? Proszę bardzo, jedziemy nawet na głupie lody na miasto. Proszę, możemy robić zdjęcie. Napisaliśmy list do Mikołaja, na przykład, by otrzymać książkę 365 zabaw z klockami LEGO. Proszę bardzo, bierzemy gadżet listu, dajemy go hipkowi, robimy zdjęcie i na wyprawę, jak zawsze, zabieramy ze sobą mapę. Masę ładnych, różnych zdjęć można w ten sposób zrobić. Jest to nie tylko fajna sztuka artyzmu, tak jak poprzednio w moim filmiku było o filmiku poklatkowym, tak i tutaj możemy dużo fajnych rzeczy zdziałać, a i po latach to będzie piękna pamiątka. Jeżeli potrzebujecie inspiracji, mówię, zapraszam was na wszelkiego rodzaju Instagramy i tego typu rzeczy, gdzie możecie pełno właśnie tego zdjęć typu pooglądać. Możecie również na przykład wziąć hipka, wyjść po prostu po południe na miasto i zrobić mu taką właśnie typową wyprawę. To nie muszą być wakacje. Naprawdę wszystko zależy od waszej wyobraźni. Numer 197. Bardzo fajny pomysł. I naprawdę można z nim zrobić multum rzeczy. Kolejny ze świetnych pomysłów z tejże książki. I radzę wam naprawdę, każdy albo przynajmniej większość z was ma komórki. Weźcie swoje komórki, weźcie swoje hipki z akcesoriami wszelkiego typu. Idźcie na miasto i zobaczcie, jakie to jest fajne. Rzućcie swoje zdjęcie na Face'a, czy co tam macie. I naprawdę zobaczycie, że sama idea jest naprawdę superaśna. Dzięki za kolejny wspólny odcinek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych, bo jeszcze trochę tego będzie.